They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. Najmłodsza z 12 sióstr. Starsze ukończyły już Ever After High. A ona wciąż nie wie, jakie jest jej bajkowe przeznaczenie. Halo, halo, ziemia do Justin. Ledwo żyję. Niby położyłam się wcześniej, ale miałam taki genialny sen. Słuchaj. Założyłam własną szkołę tańca i tańczyłam wszystko, wszystko, co kocham. Mniej gadania, więcej tańczenia. Do roboty, moje drogie. Wkładamy puenty. Moje baletki! Ktoś je zniszczył! Kto to zrobił? Nie ja. Twoje buty. Te tajemnice proszę sobie rozwiązywać po lekcji, panno dancer. I pierwsza pozycja. Najmodniejszy model prosto ze szklanego pantofelka. Żaden złodziej nie oprze się tym ślicznościom. Kiedy złodziej zbliży się do butów, od razu uruchomią się lasery, a ukryte kamery wszystko zarejestrują. Bez pudła. Strata czasu. Technika to zawodna rzecz. Jakieś kable, jakieś guziki, bez sensu. Mówię wam, buty i tak znikną. A od kiedy to się znasz na kradzieżach i złodziejach? No jasne, bo co złe to wilk. Nie bój się. Mamy, że tak powiem, nieco inny gust. Bo ją obudzicie. Kogo obudzimy? A co się tu wyprawia? Justin Dancer! Nie żartujcie, czyli to ja? Ale zaraz, jak to? Czarownie, twoje siostry miały dokładnie tak samo. Moje gratulacje. Jesteś 12. tańczącą księżniczką. Wreszcie odkryłaś swoje przeznaczenie. I teraz, moja droga, spróbuj nauczyć się panować nad swoim darem. Darem nieprzerwanego tańca. Ramona, przepraszam, że cię podejrzewałam. Dziewczyny, dzięki wam odkryłam swoje przeznaczenie.